Zaczynamy konferencję po meczu Steiner Polonia Leszno kontra SKP Słupca. Pierwsze pytanie do trenera gości. Panie trenerze, chciałbym, żeby pan ocenił ten mecz z perspektywy swojego zespołu. Zarówno pierwsza połowa, a szczególnie początek oraz końcówka spotkania, to wydaje mi się, że była dość mocna dominacja ze strony gospodarzy. Jak pan by ocenił grę swojego zespołu z perspektywy całego meczu? Ja myślę, że w perspektywie całego meczu no rzeczywiście Polonia stworzyła sobie tych sytuacji zdecydowanie więcej do tego, żeby zdobyć bramkę, ale wszystko ułożyło się przez to, że chyba nie do końca weszliśmy dobrze w ten mecz. Początek rzeczywiście należał do Polonii, oddaliśmy im troszkę inicjatywę. Z tego też względu no, po prostym błędzie bramkarza straciliśmy bramkę na 1-0 i to chyba wszystko już przesądziło o losach, mi się wydaje, tego spotkania, bo potem co prawda stworzyliśmy sobie jeszcze kilka sytuacji, które mogliśmy zamienić na bramkę, ale no, niestety nie zdobyliśmy kontaktowego trafienia. Opadliśmy z sił w końcówce i przez to też w całości przegraliśmy ten mecz. Dziękuję. Pytanie do zawodnika drużyny gości. Chciałbym też pana prosić właśnie o to samo, czyli o skomentowanie tego no, momentami nawału ataku drużyny gospodarzy. Czy tutaj czego zabrakło? Może czy niekonsekwencji w obronie, czy może środek pola tutaj zawiódł według pana? Znaczy, tak jak tutaj powiedział trener, już więcej tam nie ma co tam dodać. Na pewno to wynikało też z tego, że był już dla nas już niekorzystny wynik, przegrywaliśmy 2-0 i nie było czego bronić. Próbowaliśmy się jeszcze ustawiać jakoś tak, żeby te akcje ofensywne wyprowadzać, no ale niestety nie udało się. W końcówce jeszcze mieliśmy taką sytuacyjną piłkę też, no ale no niestety no, nie udało się i cóż dodać. Dziękuję. Pytanie do trenera Kędziory. Panie trenerze, ostatnio na konferencji powiedział pan, że wie pan co zmienić, żeby padały bramki, także gratuluję do trzymania słowa. I pytanie, czy to jest to, co pan chce, czy jeszcze będzie ciągła praca nad tym, czego pan oczekuje, bo to nie jest w 100% efekt, który pan zakłada. Pracy to jest bardzo dużo i to ona się na pewno nie skończy najprawdopodobniej, bo zawsze jest coś do poprawienia, zawsze można coś lepiej zrobić. My trochę tak podeszliśmy do tego meczu dzisiaj, nieważne jak, ważne żeby wygrać, bo paradoks polega, my taki mamy trochę tą rundę no, paradoksów, gramy naprawdę fajnie, a mecze przegrywamy, tak? Nie tracimy bramek, ale nie strzeliliśmy, jak w Ostrzeszowie strzeliliśmy, to popełniliśmy błędy w obronie, dzisiaj zagraliśmy najsłabszy mecz, moim zdaniem, a wygraliśmy go, także dalej te paradoksy, mam nadzieję, że to wszystko gdzieś się skumuluje, te wszystkie pozytywne rzeczy i po prostu już do końca nie przegramy i będziemy mieć bardzo dużo punktów jeszcze i na to też liczymy, dlatego dzisiaj ten mecz to był trochę w kategoriach nieważne jak, ważne żeby wygrać. Nie? Oczywiście porządek jakiś musi być, strategia musi być, ale nie przykładaliśmy aż tak mocno myśli do detali, po prostu mieliśmy wygrać i to się na szczęście udało. Szkoda oczywiście tych sytuacji, bo na pewno ja będę to analizował z zawodnikami, no bo takie sytuacje, które mamy, to trzeba je wykorzystać, trzeba postawić tą kropkę na i, bo po to też, jeżeli takie mecze się zdarzają i mamy możliwości, to po prostu trzeba to wykorzystać. To jest wygrana wygraną, ale zawsze jakiś leciutki oremus musi być dla zawodników, żeby za dobrze nie mieli. Dzięki. Dziękuję. Tomek, pytanie do ciebie. Co prawda było kilka sytuacji pod naszą bramką, ale jak się ogląda mecz z perspektywy obrońcy, który większość czasu spędza w swojej połowie i patrzy, co robią przeciwni koledzy z przodu? Tak, do końca to nie było, że ogląda, bo to cały czas na boisku trzeba się jakoś poruszać, przesuwać i tak dalej. Z mojej perspektywy to też nie był taki łatwy mecz. Cały czas biegaliśmy, cały czas ten przeciwnik jakoś tam stwarzał zagrożenie też w środku pola. Cały czas musieliśmy wołać kolegów z środku pola, żeby wracali. No, moim zdaniem taki prosty to mecz nie był. Strzelibyśmy jedną, dwie bramki więcej, może byłoby łatwiej. Może przeciwnik by już odpuścił całkiem tą grę ofensywną. No ale tak nie było. Cały czas, tak jak mówię, musieliśmy się ruszać, uważać, bo to było tylko 2-0, kto wie, 2-1 by wpadła bramka i wszystko by mogło się stać. Także mecz lekki nie był, ale cieszymy się, że w końcu wygrana w tej rundzie. Wydaje nam się, że to jest właśnie ten mecz przełomowy i teraz będzie tylko lepiej. Dziękuję. Dziękuję. Czy są jakieś pytania? Jeśli nie ma, dziękuję. Dzięki.